Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na czwartek, morderca zdemaskowany. Chrystus przyszedł na świat, by zniszczyć dzieła diabelskie. Dokonał tego, oddając życie na krzyżu. Ale skoro On odniósł zwycięstwo nad diabłem oraz jego władzami, zwierzchnościami, dlaczego nadal musimy się z nimi zmagać? Dlaczego szatan nadal krąży jak lew ryczący, szukając kogo by pożreć? Przestudiuj uważnie list do Kolosan 2:15, zwróć uwagę na trzy różne czasowniki, które Paweł użył do opisu tego, co stało się na krzyżu. Jak powinniśmy to rozumieć? List do Kolosan, 2 rozdział i werset 15. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności. Wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Po pierwsze, Chrystus złupił, czy rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności. Użyte tu słowo greckie apekdestai dosłownie oznacza odrzeć z szat. W tym przypadku słowo to może oznaczać pozbawienie władzy oraz zwierzchności ich broni. Jakiej broni? Zwycięskie życie Chrystusa, którego celem była Golgota, zwiastowało zagładę diabła. Maska, za którą szatan ukrywał swoje prawdziwe oblicze, została zdarta. Jego metody działania zostały odsłonięte przed aniołami i całym niebiańskim wszechświatem. Szatan pokazał, kim jest naprawdę. Umierając na krzyżu, Jezus darł z władz i zwierzchności mocy ciemności zarówno szatę urzędu i władzy książąt tego świata, jak również wydarł im najsilniejszy oręż w ich walce przeciwko sprawiedliwości. Chrystus wystawił na pokaz nadziemskie władze i zwierzchności. W jaki sposób moce te zostały wystawione na pokaz przez ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu? Jaki obraz tych mocy stał się oczywisty dla wszechświata? Ewangelia Jana, 8 rozdział, werset 44. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Kolosan 2:15 mówi też, że Chrystus odniósł triumf nad nimi. Greckie słowo triambeo oznacza świętowanie. Oto wielka tajemnica planu zbawienia i wielkiego boju. Jezus, wisząc na krzyżu, cierpiący i pozornie pokonany, a jednak Słowo Boże zapewnia nas, że właśnie wtedy odniósł największe zwycięstwo. To zwycięstwo było także zdemaskowaniem szatana jako zabójcy, jak nazwał go Zbawiciel. Dzięki odniesionemu na krzyżu zwycięstwu Jezusa nadchodzi dzień, gdy panowanie zła zostanie ostatecznie zakończone. Wtedy Chrystus zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Do tego czasu musimy trwać, tocząc bój wiary w mocy Boga, która wspiera wszystkich uciekających się do Niego. Po śmierci Chrystusa szatan dostrzegł, że jest zdemaskowany. Jego postępowanie zostało ujawnione wobec nieupadłych aniołów i całego niebiańskiego wszechświata. Objawił się jako morderca, przelewający krew Syna Bożego. Tym czynem pozbawił sam siebie wszelkich sympatii u niebieskich istot, a zakres jego działalności został ograniczony.
Niezależnie od zajmowanej postawy, nie mógł już więcej oczekiwać na przybycie aniołów niebieskich, przed którymi mógł oskarżać współbraci Chrystusa, ukazując ludzkość jako gatunek tonący w mroku i skalany grzechem. Ostatnie ogniwo sympatii między szatanem a światem niebios zostało zerwane. Mimo to szatan wciąż jeszcze nie jest zniszczony. Nawet w tych znamiennych czasach aniołowie nie rozumieli w pełni rzeczywistej istoty wielkiego zmagania. Musiały zostać objawione zasady toczonej walki, ale i tak ze względu na człowieka istnienie szatana powinno było trwać nadal. Człowiek, podobnie jak aniołowie, powinien sobie uświadomić kontrast istniejący między księciem światła a księciem ciemności, bowiem tylko od niego zależy wybór, komu zechce służyć.